Trybunału Konstytucyjnego,
prawo konstytucyjnego naczelnym sądu administracyjnego, sądu wojewódzkich, to są zmiany związane z prawem wyborczym. Oczywiście my bazując na orzeczeniach sądów administracyjnych, proponujemy pewne zmiany, które mają ułatwić dostęp mieszkańcom do dzielnic, ułatwić wzięcie współodpowiedzialności za dzielnicę. Wprowadzamy również elementy budżetu obywatelskiego, wprowadzamy inicjatywę uchwałodawczą, czyli wykorzystując powiew zmian, wykorzystując zainteresowanie mieszkańców udziałem samorządu, chcemy na poziomie dzielnic dać mieszkańcom dodatkowe mechanizmy, które spowodują otwarcie tych dzielnic. Na mieszkańców proszę się zwiększenie zainteresowania. Druga sprawa bardzo ważna to same zadania, sposób podejścia do tego, co mają dzielnice robić. My dzisiaj chcemy przesunąć ciężar działań z tego tak zwanego wnioskującego opiniodawczego zadań na zadania realizujące, czyli stawiamy mocny nacisk nowymi procedurami, nowymi możliwościami działać na to, aby dzielnice faktycznie mogły na swoim terenie sprawnie realizować potrzeby mieszkańców. Między innymi przez zniesienie podziału na zadania priorytetowe i powierzone, stworzenie jednolitych planów wydatków itd. Chcemy dać dzielnicom odpowiedzialność za to, aby dzielnice mogły sprawnie realizować postulaty swojej społeczności lokalnej. Jest zresztą faktem, że nie może być dalej takiej sytuacji, w której pewne środki, które są przyznawane na pewne celowe dziedziny, nie mogą być przesuwane, bo to jest trochę tak, że system stawia się ponad potrzeby społeczności lokalnej. W jednej dzielnicy bardziej potrzebny będzie remont szkoły, w drugiej dzielnicy będzie bardziej potrzebny remont drogi, a to system, że nie możecie pieniędzy z jednej pól na drugą przerzucić. My to chcemy znieść. To jest myślę bardzo ważne i możliwe dzielnicy o sprawne działania. I trzecia rzecz, niewątpliwie, może jak najmniej z punktu widzenia mieszkańców ważna, ale również ważna w istocie sprawnego działania dzielnic, to kwestia związana z poprawą organizacyjną, strony organizacyjnej. Formy organizacyjnej działania rad dzielnicy również bardzo dużo inicjatyw, bardzo dużo poprawek nowych rozwiązań, które mają te usprawnić działanie dzielnicy, przygotować się dzielnicy ewentualnie na takie sytuacje kryzysowe. Także dzielnicy jest trzech kierunkach. Nasza propozycja zmierza do tego, aby w tych trzech kierunkach te zmiany przeprowadzić. Na początku zastanawialiśmy się nad nowelizacją obecnych statutów, natomiast po jakby zetknięciu się z ogromem prac stwierdziliśmy, że najlepiej będzie zaproponować po prostu krakowianom nadanie dzielnicom zupełnie nowych dokumentów. I tutaj się na przykład pojawił się taki problem, który bardzo mocno będzie dzielnicom podmiotawiał. Ponieważ dzisiaj dzielnice mają nadane statuty jedną uchwałę na miasta Krakowa, a my będziemy nadawać 18 statutów dzielnic, jeżeli oczywiście Rada Miasta wyrazi na to zgodę, 18 oddzielnymi uchwałami Rady Miasta Krakowa, co w przyszłości pozwoli, zgodnie z opiniami obecnie przeważającymi w doktrynie prawnej, różnicować te statuty tak, aby dzielnica, jeżeli będzie miała potrzeby, będą pewne uwarunkowania inne, różniące ją od pozostałych dzielnic, mogła pewne rozwiązania mieć w statutach inne. W związku z tym jest to też kolejny krok do tego, aby nadać dzielnicom pełną podmiotowość. Ale myślę, że to są takie z grubsza te najważniejsze kwestie. Ja sobie pozwolę omówić bardzo dokładnie. Zakładam, że Państwo, czy to przez debatę publiczną, czy to przez lekturę materiałów, macie pytania, postulaty, wnioski, więc jak nie chcą przedłużać, wolę Państwu oddać głos i słuchać tego, co Państwo mają do powiedzenia i zaproponowania mnie komisji. Proszę myślę, że Pani Dyrektor sprawnie swoim kierownikiem prowadzą Państwa przez tą jak ktoś długą część debaty. To może bardzo prosimy o zgłaszanie się.
jak mamy statut dla dzielnicy piątej, to chodzi o to, nie dostatek. Chodzi tutaj o umieszczenie możliwości odwołania. Jest to, myślę, bardzo istotna zmiana, która powinna się we wszystkich sprawach znaleźć, ponieważ jeżeli mieszkańcy, którzy wybierali, głosowali, będą niezadowoleni, to powinni mieć możliwość odwołania takiego radnego. Z tego, co widzę, raczej nie jest to przewidziane. Jeszcze co do tutaj kwestii formalnych. Żeby to wszystko było, że tak powiem, transparentne, radny nie powinien być urzędnik, albo człowiek, który jest związany z urzędem, z kancelarią, powiedzmy, Rady Miasta, czy powiedzmy jakąś kancelarią miejską. Jest to bardzo istotne, żebyśmy nie mieli taką chęć, abyśmy nie wracali do czasu, które już dawno minęły, gdzie to obiekt zamknięty, ci sami ludzie funkcjonowali wszędzie. Wiadomo, że jeżeli urzędnik będzie jednocześnie radny, a później jest zależność pionowa, będzie powiedzmy do tego zaktywowany, nawet będzie to kwestia psychiczna, ale wewnętrzna, ale świadoma. A nie mówię o tym nacisku, ale nie będzie to po prostu, jak się mówi, demokratyczny. Jeżeli chodzi tutaj o kwestię wydawania gazetek dzielnicowych. Jest tutaj zapis, że te gazety są finansowane z kasy miasta, czyli z nas, czyli z obywateli. Po prostu my sami za to płacimy. Po prostu z ulicy, ale do niej temu,
popierany przez stowarzyszenie takie i takie, popierany przez partię taką. Spytamy, odpowiedź będzie na mnie. Czym jest dzielnica? Dzielnica jest zadaniem pomocniczym gminy. Dzielnica realizuje zadania gminy. Najczęściej są to zadania realizowane przez organ wykonawczy, czyli przez prezydenta miasta Krakowa. Czyli jak gdyby radni, jeszcze radni, bo będą członkowie rady, wykonują zadania, te, które wykonują urzędnicy w mieście. Urzędnik w mieście to swoje osoby odpowiedniej wiedzy, kwalifikacja po konkursie. Dyrektorem zostaje osoba naprawdę z ogromną wiedzą. Jak można zostać radnym dzielnicy? Teraz wystarczy tylko się zarejestrować. Jeszcze trzeba być wybranym. Nie trzeba być nawet wybranym. Pod warunkiem, że w tym okręgu nie zgłosi się żaden kandydat. Inny. Czyli wystarczy, jeżeli dzisiaj do godziny 17 jest dokonana do pana rady, dokonywana rejestracja kandydatów, wystarczy sobie poczekać i spytać tam, w którym okręgu nie został zarejestrowany żaden kandydat. W tym. Ja się rejestruję, jestem już radny. A moja jedyna umiejętność, jaka wystarczy, to jest wypełnić te papierki, nawet nie ja to nie muszę robić, nie muszę tylko potrafić podpisać. Już jestem radny. Ale nie trudny skąd kandydat są wybory. Moim kontrkandydatem jest, znaczy się jednąć nie może. Kontrkandydatem tej osoby, co się z lędnością potrafi podpisać, jest osoba znana, szanowana, dochodzi do wyboru, bo ona uzyskuje 500 głosów. Ten kandydat uzyskuje jeden. Sam poszedł na siłę zagłosował, bo nawet rodzina stwierdziła, że na niego nie będzie głosować, bo się nie nadaje. On jest drugi w kolejce, ale ten, który wygrał, ze względów losowych, po miesiącu czy po dwóch rezygnuje z mandatu. Kto zostaje radny? Tamten zostaje radny. Już jest radny. A co będzie, jeżeli tamten na przykład nie wie, no, straci, nie będzie mógł zostać, bo się akurat przeprowadzi. Mam sytuację ciekawą. Ten mandat do końca kadencji zostaje obsadzony. Czyli może powstać sytuacja, że prawie przez 4 lata nie będzie radnego. Taka sytuacja jest dopuszczalna w 10 okręgach. Bo mamy 21 okręgów. Czyli może powstać sytuacja, że będziemy mieli radę, która się będzie składała z 11 radnych. I ona będzie funkcjonowała prawie przez 4 lata. Przewodniczącego zarządu można odwołać 3/5 składami. To jest 13. Rada liczy 11. Da się odwołać? Nie da się. Wtedy ta 11 osobowa rada może wszystko. Nie mając wiedzy, nie mając umiejętności, mając ogromny władz proponuje pieniądze do podziału. Gdyby te zadania wykonywał urzędnik, to by to wyglądało, można powiedzieć, bardziej profesjonalnie. Tutaj będzie to wyglądało najczęściej w ten sposób, że robimy, aha, ja jestem kuratem, tutaj naprawiamy ulicę, które montujemy szkoły. Tak to wygląda w dzielnicy. To, co podniosło, jeśli chodzi o zadania przekazane dzielnicy do realizacji, one muszą być dokładnie wskazane. Jeżeli jest napisane, że dzielnica, zadanie dzielnicy jest zarejestrowanie szkół, to znaczy, że wszystko szkół podstawowych, gimnazjów i centrum. W statucie mamy zapisane, że szkół podstawowych i gimnazjów. Czyli już tutaj wiadomo, że nie jest centrum. Dlaczego? Zadanie musi być bardzo dokładnie sprecyzowane. Nie może być ogólnik, że powierza się, czy
dzielnica realizuje jakieś zadania w sposób ogólny. Czyli na przykład zakres, nie wiem, tam spraw społecznych czy czegoś. Tak to się nie może. Nie można być częściowo w ciągu. I to jest albo jest przekazane zadanie, albo nie ma przekazane. To są te podstawowe rzeczy, które można powiedzieć, rzucają się w oczy i dotyczą najbardziej obywateli, mieszkańców. Ale jeszcze, jeśli chodzi już o funkcjonowanie samej Rady, mamy też bardzo ciekawe zapisy, które dają możliwość podjęcia 30 uchwał w ciągu 30 minut. Ktoś powie, że się nie da. Da się. 30 uchwał, 30 minut. Da się. Wniosek formalny. Składa się wniosek formalny. Podjęcie uchwały bez dyskusji. Głos za, głos przeciw, referent swój, uchwała 30 uchwał. Tak się da. Mamy instytucję poprawy i autopoprawy. W myśl przyjętej interpretacji przez prawników miejskich i praktykę stosowaną przez radnych miejskich, czego idealnym dowodem jest uchwała śmieciowa. Można zrobić tego typu numer, że mamy projekt uchwały i można w formie poprawki zastosować sztuczkę polegającą, że się na miejscu tego projektu wniesie nowy projekt i nazwie się to poprawką albo autopoprawką. I mamy sytuację w dzielnicy tego typu, że jest projekt uchwały zarządu dotyczący listy ratunkowej remontu szkoły. Radni się zapoznali, każdy tam nie poszła, wnóc jakieś poprawki i tak dalej, tak dalej. Z chwilą zakończenia dyskusji upływa czas do wnoszenia poprawki i autopoprawki. Autopoprawki się nie głosuje. I co się dzieje wtedy, proszę Państwa? Co można zrobić? Po zakończeniu dyskusji zarząd informuje, że zarząd wniósł autopoprawkę. I całkowicie powraca kolejność na tej liście. Wszystkie poprawki tracą sens, nie można, one nie ma tekstu, do którego by się, proszę nie kiwać, o, ja mówię o praktyce. No mówi pan o sytuacji abstrakcyjnej. Ale proszę, to jeszcze nie jeszcze w praktyce nie istnieje. Uchwała śmieciowa została w ten sam sposób podjęta, tu przez radnych miasta Krakowa. Uchwała odnosi uchwała śmieciowa. Ale my mówimy o dzielnicach. Ale ja mówię o praktyce. Był pan w 18 dzielnicach, widział pan jak to wygląda? To proszę powiedzieć, że dzielnicy. Ale panie radny, pan mówił, że pan ma swoje postulaty, ja je notuję, rozmawiamy. Dlatego proces legislacyjny powinien być szczelny i transparentny. Szczelny i transparentny. A odnośnie dzielnic i wiele dzielnic, jest wiele dzielnic, które funkcjonują w przeświadczeniu, że mamy w Radzie, znaczy w dzielnicy mamy Radę i Zarząd Radzie. Nie Zarząd dzielnicy, tylko Zarząd Radzie, który kieruje pracę Rady. Proszę sprawdzić na stronach internetowych. Taka jest wiedza radnych na temat funkcjonowania dzielnicy. Proszę poczytać dokumenty, które tworzą dzielnicę. Komisja wnosi do zarządu, aby zarząd zobowiązał komisję inną, żeby zajęła się taką sprawą. Dzielnice funkcjonują już od którego 90 roku. Jaką wiedzę ci radni? Proszę zobaczyć, jak wyglądają protokoły i posiedzenia komisji. Dziecko z gimnazjum by lepiej napisać. Dlatego do czego zmierzam? Trzeba stworzyć taki statut. Takie regulacje, żeby radny dzielnicy mógł zostać pierwszy ulicy. Taka możliwość istnieje. W pełni realna. Teraz to uczcieli jeszcze tego typu regulacji, że nie ma niezbierania, nie ma konieczności zbierania tego. Co to powoduje? Że
że takich pierwszej z ulicy będzie dużo. Kogo to promuje? To promuje tych, co mają za nas listy. Nasze stowarzyszenie, nasze partie i tak dalej. Tego typu koordynacja promuje partię polityczną. Nie samo. Trzeba stworzyć taki system funkcjonowania dzielnic, żeby każda decyzja o wydanych środkach była przemyślana i, jak to się mówi, nie dawała możliwości tego typu, że to, co wcześniej podniosłem, tą ulicę wyremontujemy, bo ja to mieszkam. Nie muszą być ściśle określone kryteria. Jak te zadania będą realizowane od początku do końca, według jakich kryteriów? Nie może być tak, że jeżeli jest radny jakiejś dzielnicy wpływowej, to znaczna ilość środków idzie na remont szkoły, w której akurat może on czy ktoś inny z jego najbliższego środowiska pracuje. Bo mamy tego typu sytuację w dzielnicy. Że niektóre szkoły są mocno remontowane, a niektóre szkoły to remontują. To jeszcze będzie dużo głosów, jak pan postulat zgłasza. No to właśnie jest wasze. Uszczelnić, może cały system odchodów. Albo po prostu wziąć zdecydować tych środków. Niech to robią urzędnicy i one będą naprawdę lepiej. Oni to są inne, bo mają wiedzę i nie mają, można powiedzieć, i nie będą, nie mają obawy, że jak nie wyremontują tej ulicy, to już nikt nie wybierze na następną kadencję. Bo i nikt nie wybiera, bo są tacy pieniądze. I co się ma zrobić? Nie może być to, pan mówił tutaj o orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, o poświęcie i tak dalej. Według jakiej ordynacji są to przeprowadzone wybory do rad dzielnic? Jaka to jest ordynacja? Nie ma takiej ordynacji. Mówi się, że jest to ordynacja w wyborach jednomandatowych. Myśl tej ordynacji wyboru w przypadku wygaśnięcia mandatu przeprowadza się wybory uzupełniające. A tutaj co się dzieje? Tutaj wchodzi następne skargi do głosowania. Skargi do głosowania, nie jest listy, tylko skargi do głosowania. To tworzy tego typu patologii członek, czyli osoba wybrana. Członek wybrany, czyli reprezentant społeczności lokalnej. A to właśnie o tym mówię. A to trzeba się rozumieć. Mamy taką sytuację tego typu, co podniosło. Mamy sytuację tego typu, że jest lider. Fantastyczna osoba, która wygrywa wybory. Ma 500 głosów i na jego miejsce wchodzi jeden, który miał jeden głos, bo sam na siebie głosuje. Jaki to jest reprezentant społeczności? To jest ewidentnie niekonstytucyjna regulacja. Ale to ma być tam. Jak dzielnice były tworzone, za autentycznie to była czekolada. W 2002 roku, kiedy dokonywano nowelizacji, obszernej nowelizacji statutów dzielnic, wszystkich statutów, nie trzeba, to co tutaj przewodniczący mówi, że aby można było zmienić jakikolwiek statut, trzeba 18 uchwał. Nieprawda. Można podjąć 18 uchwał, ale można podjąć jedną uchwałę z 18 założeniami, co się robi cały czas, w 2002 roku też to jeżeli to widocznie wciąż brak się minął i są też dobre, prawda? Także sytuacja, jak się robi w sposób, nie wyskaczy też inna. Dziękujemy za tą wspomnę. Ja się odnoszę do tych kwestii, które są związane z prawem. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Krzyżyckie S.A. łamane przez R.U. łamane 89 łamane przez 12, to jest wyrok z dnia 5 maja 2013 roku. Nie jest możliwym w akcie prawa miejscowego, który wychodzi, który ma, jest nadawany na podstawie w granicach
określonych w ustawie, nie jest możliwym ograniczenie prawa wyborczego w ordynacji wyborczej w wyborach radnych przyjmowanych aktem prawa miejscowego. Ja wspomniałem wyżej, cytuję, z artykułu 35 ustaw 3 punkty 2 ustawy o samorządzie gminy. Wynika kompetencja Rady Gminy do określenia statucie zasad i trybu wyboru organów jednostki pomocniczej. Samodzielność prawodawcy miejscowego jest jednak ograniczona koniecznością respektowania granic wyznaczonych przez akty wyższej rady. Określenie trybu wyborów to uregulowanie kwestii technicznych związanych z wyborami. Między innymi w jakim trybie, w jakiej formie powinny być zgłaszane kandydatury, jaki powinien być tryb głosowania na tych kandydatów, etc. W ramach zasad wyborów do organów jednostek pomocniczych pracodawca miejscowy może również określić pewne kwestie związane z czynnym i biernym prawem wyborczym. Pod warunkiem jednak, że nie wykroczy poza granicę określone aktami wyższej rady. I tutaj mamy w tym wyroku, polecam wszystkim, którzy proponują ograniczenie praw wyborczych mieszkańców miasta Krakowa do wyborów do dzielnic, czy to poprzez startowanie w tych wyborach, czyli bierne prawo wyborcze, czy czynne prawo wyborcze, poprzez bierne zapoznanie się z tym wyrokiem. Tutaj mamy cały wywód od konstytucji, od praw konstytucyjnych, gdy konstytucja obywatela, poprzez ustawę, kodeks wyborczy, poprzez to, co zacytowałem, bo to jest jedno z ostatnich zdań. I na tej podstawie analiza prawnych komisja stanęła na stanowisku, że prawa wyborcze do organów gminy, a organami gminy są przecież również pomocniczymi, ale organami gminy są również rady dzielnic. Prawa wyborcze, proszę pana, ja panu nie przeszkadzam, ten bardzo cierpliwy tych wyborów, które pan mówi. Są orzeczenia, które mówią, że organy, jeżeli Rada Miasta Krakowa powołała jednostkę pomocniczą, organem tej jednostki jest Rada Dzielnicy. Rada Dzielnicy jest wymieniana w ustawie. W związku z tym Rada Dzielnicy jest organem gminy. Pomocniczym bowiem realizuje nie jakieś zadania zewnętrzne, tylko realizuje zadania gminy. Po prostu, jeżeli Rada Miasta przekaże. To jest interpretacja prawna. Może się pan z tym nie zgadza, może pan zgadzać. To jest jeden z wyroków prawnych. I teraz tak, jeżeli mamy organ gminy, mamy do niego wybory, my nie mamy prawa zawężać praw wyborczych tych osób. Jeżeli kodeks wyborczy mówi, że czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy stały mieszkaniec gminy, czy to obywatel Polski, czy to obywatel Unii Europejskiej, my innej regulacji statuta dzielnic dotyczącej dzielnicy nie możemy przyjąć. W związku z tym zamykam tą kwestię z uwagi na te sprawy. Po prostu państwa informuję, że innej regulacji niż ta, która została w statucie przyjęta, z punktu widzenia innych tego wyroku sądu, my nie mogliśmy wprowadzić. Czyli sprawa jest prosta, jeżeli ktoś może wybierać do Rady Miasta Krakowa, może wybierać prezydenta Miasta Krakowa, ma na terenie swojej dzielnicy prawo wyborcze, ma na terenie swojej dzielnicy prawo wyborcze do wybierania radnego dzielnicy, członka Rady Dzielnicy, ten członek Rady Dzielnicy też się wiązał, że nie ma delegacji ustawowej, która pozwalała członka organu stanowiącego jednostki pomocniczej gminy nazywać radnym. Poza miastem stołecznym Warszawa nie ma takiej regulacji i to też wynika z tego, że prawnicy nam jasno powiedzieli na etapie prac nad statutem, że radni są gminy tu powiatu, miasta na prawach powiatu, województwa i w mieście stołecznym Warszawa Rady Dzielnic. I tyle. I tak to wygląda. Dalej. Nie jest to tak, jak pan mówi, jest o wiele przykładów. Ministerstwo Administracji czy Specjalnie stoi na stanowisku, że dzielnica mogą być radni. Członkowie, ustawa mówi, że członkowie, dokładnie to jest artykuł 35 albo 38, członkowie Rady Jednostki Pomocniczych. Ale jest członek rady. Ale ja panu nie przeszkadzałem, nie jest pan jeden. Zwróć pan istotne uwagi, ja się do tego chcę odnieść. Pan mówił, to prosimy panią przewodniczącą, żeby też panu nie przeszkadzał. Ja pana tak szanuję. To, że się z nim nie zgadza, to trudno. Mam do tego też prawo, ponieważ żyjemy w państwie demokratycznym i możemy się różnić. Jeżeli chodzi o pomieszczenie możliwości odwołania radnego przez mieszkańców, myśmy ten problem analizowali. Ja szczerze powiedziawszy nie jestem przeciwko temu rozwiązaniu. Znaczy uważam, że takie rozwiązanie można by było wprowadzić. Przy czym
żeby nie wprowadzać elementu anarchizacji, musiało być to taka procedura, której odwołanie radnego następowałoby większą liczbą podpisów, czy też wniosków mieszkańców niż jego wybór. I my to jeszcze na komisji przeanalizujemy. Być może faktycznie taką procedurę wprowadzimy. Kiedyś to było analizowane, kiedyś się nad tym zastanawialiśmy. Jest taka możliwość od strony prawnej rejestracji, jak najbardziej dopuszczalna. Rady Gminy z urzędu nie mają odczynnych biernych prawach wyborczych. Z tych wyroków sądu wynika, że nie można takiego ograniczenia prowadzić. Kiedyś w statuciach ziemi funkcjonowało ograniczenia dotyczące tego, że prezes spółdzielni mieszkaniowej nie może być radnym dzielnicy, to też zostało w którymś momencie zanegowane. Jeżeli chodzi o podział miasta dzielnicy, myśmy robili konsultacje dotyczące zmian granic dzielnic, dotyczące podziału. Tam naprawdę tylko pojedyncze głosy były, aby ten podział zmienić. Jeżeli oczywiście będą jakieś głosy, to być może rada wróci kiedyś do tego postulatu i nie wiem, tworzy więcej dzielnic, mniej dzielnic. No myśmy nie chcieli tą tematyką zająć, bo faktycznie w konsultacjach społecznych, które były przeprowadzane, te głosy były pojedyncze i jakby tutaj małe było oczekiwanie mieszkańców na ten, w tym kierunku. Raczej było oczekiwanie, żeby te granice dopasować do istniejącego układu urbanistycznego. My to w tych zmianach proponujemy. Odwołanie przez radę z zwykłą większością głosów. Było to kiedyś funkcjonowało w statutach. Jest to pewien element, który może służyć anarchizacji działania rady, czy też utrudnienia sprawnego wykonywania rady, z uwagi na to, że my wzmacniamy instytucyjnie rady, wzmacniamy kompetencje rad dzielnic. No nie chcielibyśmy z kolei osłabiać tego organu wykonawczego, który nad wszystkim musi czuwać. W związku z tym zdecydowaliśmy się o zostawieniu cierpiątki. Jedną zmianę, którą wprowadziliśmy, to jest fakt, że zarząd uzyskuje absolutorium bezwzględną większością głosów, ale od statutowego składu rady. Czyli my troszeczkę utrudniliśmy tutaj działanie zarządu w tej kwestii. Tak, panie przewodniczący, panie radny, troszeczkę utrudniliśmy działanie w tej kwestii. Znaczy, oczekujemy, że zarządy dzielnic będą potrafiły mieć stabilną większość do zarządzania dzielnicą i do realizacji programów, postulatów mieszkańców, stąd taka konstrukcja, czy podniesienie tego wymogu przy uzyskaniu absolutorium, natomiast pozostawienie 3/5 głosu, żeby nie wprowadzać tego elementu anarchizacji. Pan Kowalkowski mówił, że radny to urzędnik. Radny nie jest urzędnikiem. Radny nie jest urzędnikiem. Nie urzędnik, pan nie zrozumiał, nie mówię, że rada to urzędnik. Wykonuje zadania zarządu gminy. Mało, odpowiadam, to radny nie wykonuje zadań za urzędnika. Radny dzielnicowy wykonuje zadania za radnego miejskiego tak naprawdę. To znaczy Rada Miasta Krakowa, przekazując część kompetencji, swojej kompetencji do cieszę się, że pan ma daleko, ale prawda jest taka, jak pan tworzył statut, to by zobaczył, że Rada Dzielnicy ma kompetencje z zakresu wnioskowania, czy przygotowywania zadań, czyli przygotowywania zadań, co wnioskowania o wprowadzenie zadań. Tak? Rada dysponuje środki finansowe, które są w jej gestii, czyli robi dokładnie to, co Rada Miasta. Natomiast po to jest idea jednostki realizującej, czyli tej wyspecjalizowanej jednostki miejskiej, która na etapie całego przygotowań bierze udział jako partner dla Rady Dzielnicy w realizacji tych zadań, wskazywaniu, wycenianiu na każdym etapie, aby ten fachowiec, bo faktycznie Rada Dzielnica i Rada Miasta Krakowa nie są tak zwanymi organami fachowymi, w związku z tym po to, żeby ten fachowiec sprawował nadzór, szanowny ten nadzór, był partnerem dla Rady Dzielnicy, w realizacji zadań. Jeżeli pan mówi, że to jest problem, faktycznie pan stoi na stanowisku takim, że lepiej jest ograniczać element demokratyczny w samorządzie na rzecz elementu technokratycznego, czyli na rzecz elementu tak zwanego fachowego urzędu, będzie lepiej te zadania potrafił wykonać. My się różnimy, to prawda, natomiast przyjęty model to z
taką dobrą kooperację pomiędzy radą a urzędnikami, ponieważ faktycznie jest tak, że rada wskazuje zadania, urzędnicy są odpowiedzialni razem z zarządem dzielnicy za ich realizację. Tak to w skrócie wygląda. Jeżeli chodzi o tą poprawkę, no to są sytuacje, tutaj pan też przewodniczący dzielnicy tutaj zgłasza uwagę, że są się sytuacje, które rzadko będą zachodzić. Zwłaszcza, że po wejściu w życie tego statutu odejdziemy od czegoś takiego jak listy rankingowe, czegokolwiek. Czy my wprowadzamy system zadaniowy, są zresztą idea dzielnic zadaniowych i stwarzamy transparentne budżety w dzielnicach. Oczywiście po stronie wydatkowej, bo tylko zgodnie z ustawą o finansach publicznych, po stronie wydatkowej nie dostaną pomocy, czy gminy mogą takie zadania realizować. Co to oznacza? Oznacza to tylko tyle, że będą zadania, będą wyceny, będą konkretne kwoty przy zadaniach. Nie będzie listy rankingowej, czyli będziemy wszyscy wiedzieć. Zresztą jak zobaczycie na wystawie miasta Krakowa, ruszycie w tym kierunku, ponieważ od przyszłego budżetu miasta Krakowa każda dzielnica będzie miała swój własny załącznik budżetowy, w którym te zadania będą usunięte w układzie klasyfikacji budżetowej. Więc idąc w tym kierunku, wprowadzamy system zadaniowy, czyli każde zadanie z kwotą będzie wskazane, opisane i tak to będzie wyglądać. Ja uważam, że system listy rankingowych, o ile dla dzielnic jako takich jest bardzo korzystny, to tyle dla mieszkańców nie. Ponieważ nie mówi co, gdzie, ile precyzyjnie na co rada dzielnicy wydaje środków. W związku z tym od tego odchodzimy na rzecz i załączników, i na rzecz tego systemu zadaniowego, czyli jak jest remont drogi za 1 300 000 zł, który rada dzielnicy realizuje, bo może takie coś zrobić przy nowych statutach. Teraz mi było ciężko, ma to pieniądze to rozwijane. No to jest to zapisane w budżecie, wszyscy wiemy. Jeżeli zostaną pieniądze na przykład z tego remontu, później uchwała, rada to może przeznaczyć na jakiś inny cel, trakcie roku budżetowego. Więc mamy tak naprawdę pełną gospodarkę budżetową po stronie wydatków, zachowanie maksymalnej transparentności, tak samo jak mamy budżet miasta, możemy sobie go złożyć, wiedzicie, na halę sportową w Krzyżynach wydaje się tyle, ile milionów, a na stadion jest tyle, ile milionów. Jest to tam zapisane, pokazane. Możemy to zobaczyć. Nie ma powodu, żeby listy rankingowe usuwać. Usuwajmy na te nasze działania, myślę, że ta kwestia nie zajdzie. Problem z wyborami faktycznie uzupełniającymi to jest problem głębszy. To jest problem do refleksji, do analizy. Myśmy stwierdzili, że przede wszystkim dwie rzeczy, które są tutaj istotne. Pierwsza sprawa, to przy tak niewielkiej liczbie jednak mieszkańców okręgu wyborczego, jak jest radny, przeprowadzanie kolejnych wyborów spotkałoby się w przypadku, gdyby faktycznie radny zrezygnuje z mandatu i mamy zapis w ordynacji, że przeprowadzamy kolejne wybory. No pewnie spowodowałoby to, że niewiele osób, a wzięło udział w tych wyborach, a mamy doświadczenia ostatnich wyborów dzielnicowych, by taki radny, który by wtedy uzyskał mandat, miałby ten mandat bardzo słaby. Załóżmy, że radny w ogólnomiejskich wyborach startujący wszedłby przykładowo z 400 głosami, tak? Drugi za nim miałby tych głosów 200, kolejny 50. Gdybyśmy prowadzili ten system, że pierwszy radny, który miał 400 głosów, rzeka się mandatu, robimy wybory, wtedy były wybory uzupełniające i zakładam się z każdym, że ten radny, który już został wybrany w swoich wyborach, tych 200 głosów nie miał. To miał pewnie dużo niższą rodzinę, prawda, ale został wybrany. W związku z tym jego mandat do rządzenia byłby nawet mniejszy od tego numeru 2 na tej liście z tych wyborów, które odbywały się w tym terminie ogólnomiejskim. Więc uwaga na tą małą pulę, czy małą społeczność lokalną, małą liczbę mieszkańców, jak też problemy z kworum, problemy działów wyborów, problemy z dotarciem do ludzi, to zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie. Jeżeli ono się nie sprawdzi, to zawsze będzie można wrócić do tego i to znowelizować. Sytuacje, o której pan mówi, raczej nie zachodzą, to znaczy w zeszłych wyborach to był rekord, niechlubny rekord, to jest rekord na Krakowa. Na 372 mandaty radnych bez głosowania obsadzono 16, czyli 16 tutaj Krakowa. 16. Okej. Okay. Niech będzie 12, mi się wydaje, że 16.
Jeżeli to było tylko 16 mandatów, to tak było dużo, bo 5 było 9, to jakby prawdopodobieństwo, że Rada będzie w czasie kadencji działać w składzie, nie wiem, 11-osobowym, 12-13-osobowym jest niewielkie. No bo i tak nawet nie było żadnego przypadku, w którym dany okręg w ogóle nikogo nie wybrała. Teraz trzeba na przykład zastanowić na tym, ilu radnych w trakcie kadencji zrezygnowało z mandatu radnego, to też są jakieś pojedyncze. Wydaje mi się, że skala tego problemu jest tak niewielka, że to jest złe rzeczy. Tutaj pan ma rację, jak pokazując pewnie niepokojące mechanizmy, ale mi się osobiście wydaje, że one nie zajmą, zwłaszcza, że my też tworzymy mechanizmy, które umożliwią szersze wzięcie udziału aktywnego w tym wyborach. Więc no, tak zwrócę na te główne tutaj panów uwagi. Może musimy dalej oczywiście na poważanie, ale naprawdę sobie na to powiedzieć. Dobrze? Proszę patrzeć, pan się tutaj zgłaszał. Jak się masz? Pan Filip, jak się pan nazywasz? Maciej Michalewicz. Nie, ale pan Filip, jak się zgłaszał? Tak. Ja też mówię, mam do pieśni. Tak? Proszę. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. To jest sprawa. Po pierwsze, wyborów w tym miejscu. Panu Przewodniczącemu Położenia Sekretarza, że takie zadanie ma. Ile rzeczywiście w ciągu 3 lat osób umarło, przemeldowało się z rzeków, wraz z innymi dziećmi, to co były, mówił pan, że rzeczywiście jakieś duże sprawy trzymał. Po drugie, to stanowisko sądu, które cytował pan przewodniczący, że wybyłaby, żeby szczególnie dzielnica i otrzymali, bo też była się kontrowersja i z chęcią bym otrzymał radny. Przesłałem do wszystkich dzielnic artykuł bardzo dobry na komisji gazety sołeckiej. Na ten temat. Zresztą też te sprawy poruszone, ale że tylko do szef. Tak, trzecia sprawa. Mówił pan przewodniczący o stanie radnego. Chciałbym zgłosić takie postulat. Nie wiem, czy to jest prawnik, który to pewnie radny, który przy prawnicy w Pedrzynie. U nas w dzielnicy była sytuacja, że jeden z radnych zaraz po wywołaniu prostą rynek przez 2,5 lata, 2,5 roku był śpiący, oczywiście nie mógł zrezygnować, ale w końcu umarł. Czy pytanie, czy jest możliwe, że w takiej sytuacji ktoś stracił mandat? Radny, czwarty. Słuchajcie, czy mandat wykazał? Tak, oczywiście, ale to jest 2,5 roku, jak przyjęło wyborcy nie byli reprezentowani. I czwarta sprawa, my jako dzielnicy zgłosili postulat, że frekwencja była wyższa, bo wiadomo, jak dzielnica była, a w zasadzie nie ma możliwości dopuszczenia głosowania korespondencyjnego do głosowania przez internet. Pan przewodniczący, jak pan dzisiaj mówił, bardzo zdrowiadnie, pan Marek. Ale szanowni państwo, raz po raz, to jest jedyny rad. Chyba, że to jest
przypuszczam, że może nacisnąć na sobie od razu kilka, zmienić zdanie i kolejnych 20 osób. Nie dajmy się zwariować. Jednak jest to ciało kolegialne się wykrywa. I teraz może się pojedna rzecz, brana w mojego okręgu. Proszę Państwa, nie można za sobie, żeby ludzie się zarażało. Przynajmniej się odpowiadało, bo już abstrahuję od powiedzi, że są poprawy. Nie myśleli o całej dzielnicy, a tylko o tego, z którego zostały wybrane. Przecież my nie jesteśmy radnymi członkami rady, okręgu, z których nas wybrano. My jesteśmy członkami rady, która decyduje o całej dzielnicy. Dlatego, że ja na przykład zwalczam cały czas postawę pojedynczych osób, a dosłownie pojedynczych tych kategorii myślenia, że skoro mnie tu wybrano, to muszę zaistnieć. Nie. O, ten rady ma zaistnieć na całej dzielnicy. A jeżeli już nawet pojedynczy członek rady tak nie postępuje, to na pewno zarząd dzielnicy tak postępuje. I nie sądzę, żeby gdziekolwiek w innych dzielnicach pojedynczy. Ale ja razem nie radni jak ta. Przewodniczący, to te dzielnice w Wigarze funkcjonowały. Wigarze. I może tak nie być. Dlatego trzeba ciągnąć tych słabych w górę, a nie tych najlepszych z tyłu wspierać. Tego nie jestem pełni o. Dwa punkty były, ale tak naprawdę ja co do tych punktów tej refleksji swoją przedstawić. I te punkty dotyczyły, które są jakby podobne, czyli paragraf 3, ustęp 1, litera C. Tam chodzi o miejską infrastrukturę drogową i drogową zamiast się politycznie i wewnętrznie. My złożyliśmy uwagę, żeby również jednak opuścić drogi powiatowe i miejskie. Ja rozumiem ten podział, ale uzasadnieniu napisaliśmy, że gdyby nie dało sobie wpisać, bo jakby rozumiecie ideę tego podziału, to czy nie byłoby słuszne, żeby wpisać coś tak prawą procedurę, która pozwoliła wstąpić do tego ograniczenia, mówiąc wprost. Czasami tak jak ma znaczenie, to też byłby tak się jak rzepa, bo by znaczyło, że będziemy w kompetencjach mieć budowę chodników, ten zapis czy projekty. Tymczasem pasowało, żebyśmy chociaż do droga powiatowa, żebyśmy mogli przynajmniej móc wystąpić do organu albo rady miasta, albo rady miasta, o wyjątek od tej kryju. Czyli proponujemy, żeby był taki zapis. I taki sam zapis proponujemy w przypadku paragrafu 66 punkt 1. W wyjątkowych wypadkach można było wstąpić od tej zasady 75% na 4 pierwsze zadania na 4 dni. Teraz dlaczego warto wprowadzić oprócz takich jakby wprost działać, że rada może coś bardzo chcieć, dlatego nie się ubiega i tylko osiągnąć. Wydaje mi się, że to są fantastyczne dwa momenty, kiedy rada dzielnicy będzie musiała, mówiąc tak kolokwialnie, negocjować z radą miasta. To mi się bardzo podoba, ponieważ my jesteśmy organem pomocniczym Rady Miasta, a umówmy się, że ten kontakt pomiędzy radnymi Rady Dzielnicy a Radą Miasta jest troszkę słaby i te dwa punkty by go dużo bardziej wzmocniły. Mówiąc wprost, poszczególni przewodniczący komisji, zarząd chciałby przyjść i rozmawiać z Radą na komisji, próbować przekonać do tego wniosku Rady Miejskiej. Bardzo by mi się podobało, żeby częściej członkowie Rady Dzielnicy dali udział właśnie w tej pracach Komisji Rady Miasta. Dziękuję. Panie Przewodniczący, jestem od Pana Kandydata na członek Rady Dzielnicy Pierwszej. Ja, może to nie będzie miłe dla Pana, ale przypomnę, jestem oburzony. Normalnie oburzony sposobem procedowania tego rozporządzenia. Po prostu uważam, że dawanie na konsultację 3 tygodni, po to, żeby jakkolwiek zadać sensownie głos, trzeba przeczytać 3 dokumenty poprzednie. Dokument 45-stronicowy, który Pan proponuje, a to już było zależne od pierwszego stanowiska. Około 100 stron. Więc nawet jeżeli ktoś jest z wyboru członkiem Rady Dzielnicy, to też ma prawo mieć inne obowiązki i w tym terminie może nie mieć czasu merytorycznie przemyśleć tych wszystkich spraw. Chciałbym się zwrócić uwagę na coś takiego, że dla mnie absurdem jest to, że konstruowanie tego projektu nie odbywało się w gronie, które ja bym określił roboczo, być może korektę to należało do jakąś wprowadzić. Ale to powinno być tak. Po jednym przedstawicielu wybranym przez każdą radę dzielnicy, kilku radnych miejskich, tych, którzy są naprawdę zainteresowani sprawą i bezwzględnie w takim komitecie, który produkował, nazwijmy to,
się naprawdę na tym zna. I wtedy taka konstrukcja powinna zawierać to wszystko, co jest efektem przemyśleń w 18 radach, jakąś refleksję na patrzenie na sprawę z pozycji myślenia o mięsie jak w całości, plus kompetencje, których to delegowało. Ale przepraszam, nie jest przekarana. Pan tutaj najważniejszy. Pozwolę pan, że ja skończę myśl, bo nie chcę gadać długo. Chcę gadać do rzeczy. Może dobrze? Proszę pana, może pan nie przeszkadzać? Pan teraz ma głos, faktycznie proszę, proszę. Ja chcę powiedzieć krótko, w związku z powyższym, proszę mnie nie dekoncentrować. Polegało to jeszcze na tym, że prawdziwa konsultacja, która polegałaby na rzeczywiście wysłuchaniu opinii mieszkańców, w tej chwili, powiedzmy sobie szczerze, państwo zakpili z mieszkańców, mówiąc, że to jest konsultacja. To, co się w tej chwili tutaj dzieje, to jest odfajkowanie punktu, że konsultujemy się z mieszkańcami. Mieszkańcy nie zostali poinformowani, bo nie zostało to opublikowane w gazetach codziennych. Nie było plakatów na ten temat, nie było informacji. Ale żeby dopełnić sprawę, po to, żeby ta konsultacja była rzeczywiście twórcza, powinno się odbywać na tej zasadzie, że każda rada dzielnicy ma powiedzmy miesiąc na jedno czy dwa spotkania z mieszkańcami. Tam wysłuchuje z uwag swoich mieszkańców. I wtedy ten delegat Rady Dzielnicy ma naprawdę pojęcie, jakie jest stanowisko Rady Dzielnicy, który jest członkiem, i jakie jest stanowisko mieszkańców tej dzielnicy, którą reprezentuje. I dopiero taka refleksja jest podstawą do konstruowania projektu. I najważniejsza rzecz jest konsultacja, która jest do zrobienia nawet w tej chwili, bo nawet w tej chwili można jeszcze przesunąć termin konsultacji i zrobić rzecz, którą tym pan zrobił, zyskałby pan moją tutaj daleko idącą akceptację i powrót do szacunku. Proszę pana, rzecz polega na tym, że gdyby wyszczególnić mieszkańcom punkty, gdzie rzeczywiście ich wola może zmienić jakieś przepisy, to by było tych punktów dwie kartki i nad tymi dwoma kartkami mieszkańcy mogą rozmawiać. Nikt z mieszkańców, kto ma inne obowiązki, dzieci odprowadza do przedszkola, skoro matką się zajmuje, nie będzie czytał 45 stron. Może się zastanowić w lekcji na temat wyszczególnionych punktów. Chciałbym tutaj jeszcze na koniec pozwolić sobie na taką uwagę. Pan być może w jednej sprawie jest ze mną zgodny, że bardzo jest przykro, że mieszkańcy nie są aktywni. Proszę pana, jak mają być aktywni, jeżeli od lat obserwują, że Rada Dzielnicy nic nie może? Rada Dzielnicy, gdyby w tym statucie dostała chociaż jedną rzecz, gdzie stanowi, a nie jest organem, który proponuje, Rada Dzielnicy byłaby organem, gdzie znacznie większe byłoby, większa byłaby konkurencja, znacznie poważniejsi ludzie chcieli do tej rady kandydować. Rada Dzielnicy nic nie może. Jedynym sukcesem przez pół roku jestem radą, jedynym sukcesem, jaki nasza rada w tym czasie miała, to jest to, żeśmy zablokowali kredyt kółka jednokierunkowego wokół planu. I drugą głupotę, że jakoś nam się udało zakrzyczeć, żeby jakiemuś przedsiębiorcy nie robić prezentu, który ma do sprzedania kostkę. Mam nadzieję, że platformizm nie będzie kostką drewnianą drukowanej, bo był to absolutnie totalny. Trójka ziemia, Polskę drewnianą zrobił murowaną, a pan prezydent Majerowski na oczy. Takiej głupoty to już sobie trudno wyobrazić. Pozwoli pan jeszcze, że nie będę tutaj może rozwijał tego projektu, bo ja go złożę na piśmie, chyba że jutro na posiedzeniu naszej rady uchwalimy to jako projekt statutu. Jeżeli nie, jestem po miesięcznym doświadczeniu wchodzenia na rozprawy sądowe, gdzie stroną jest miasto. Moja obserwacja jest jednoznaczna. Miasto wyznacza niekompetentnych albo nieuczciwych adwokatów, którzy albo nie przychodzą, albo nie reprezentują miasta właściwie. W związku z powyższym moja taka stanowcza refleksja, którą będę starał się proponować jutro, żeby to uchwaliła nasza Rada Dzielnicy, jest to, żeby inicjatywę powoływania kuratorów sądowych zostawić do wyłącznej dyspozycji Rady Dzielnicy, bo my wiemy i mamy możliwość kontrolować
czy adwokaci, którzy występują w imieniu miasta, pilnują interesy miasta, a przede wszystkim czy pilnują prawo. Bo rozumiem, że pan prezydent nie ma możliwości wysyłania rady ministrów, żeby patrzyli, co się dzieje na rozprawach. Ja bym jeszcze nie wiem, układa, ale ponieważ my tu mamy sesję, nie chcę się prezydent. Pan na ziemię się może odpowiedzieć. Poprzez zadania, które wskazuje do realizacji.
ja mówię, proszę, mnie się wydaje, że ja jestem przekonany, wydaje mi się, po 11-letnich doświadczeniach moich dzielnicą, że dzielnica dużo może, bo przy dzielnica wiele osób, którzy dzisiaj zacne miejsce we wszystkich partiach politycznych, chcę to powiedzieć, pełnią w naszym życiu publicznym, we wszystkich partiach politycznych, bo to są też osoby takie jak pani, na przykład kiedyś pani poseł Bula, czy pan senator Klimowicz, że Bula akurat pokazuje specjalnie jeden przykład z Instytutu Platformy, więc nie tylko z jednej strony politycznej, faktycznie duże znaczenie w życiu publicznym mieli. I wychodzili się z dzielnic, właśnie tam zaczynali pracę. Więc wpływ możliwości realizacji postulatów mieszkańców. Ja tak uważam. To do wniosku pana Filipiaka, to wstępnie, oczywiście to komisja musi podjąć decyzję. Wydaje mi się, że te drogi powiatowe to piszemy. Kwestia tego drugiego postulatu to jeszcze zostanie przeanalizowana. Dotyczących tych odstępów, nie chcielibyśmy robić jakichś wyłomów. Niemniej jednak no, faktycznie te drogi powiatowe można dopisać, bo to uskuteczni państwa działania, bo faktycznie jest tak, że powiatowy w Krakowie jest sporo i wiele z nich jest remontowanych przez akcje. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że rady dzielnic remontują te drogi często kilka lat, bo mają na tyle środków, więc chcę, żeby nie wyglądało tak, że jakby to wpiszemy. Państwo się rzucą na te duże drogi, będą je robić, będą narzekać, że mają pieniędzy, bo tak naprawdę od tego powinien być zbyt miasto, bo to jest jednak podstawowy układ komunikacji Krakowa. Natomiast ja to zawsze powtarzam, jeżeli państwo robią drogi powiatowe, to wtedy nikt nie ma się kto zająć tymi drogami wewnętrznymi, osiedlowymi, gminnymi, dojazdowymi, bo tam naprawdę ciężko jest zagrać inspektora z gminy. Państwo jak wskazują remonty tych chodników, to tak naprawdę jest państwa rola, bo nikt nigdy tego nie zrobi. Natomiast już ci inspektorzy po tych drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych też już jeżdżą i tam już łatwiej jest wskazać pewien problem. Więc myślę, że wprowadzimy. Natomiast jakoś to trzeba będzie tak zapisać i tak zrobić, żeby jednak państwa uwagę głównie kierować na te obszary, na które jeżeli wy zwrócicie uwagę, to nie zwróciliśmy uwagę. Więc taki. No, ale no, zobacz, jakoś to zrobimy. Dobrze, to można to... z tej uwagi. Tak, proszę, no dobrze, to może być swojego. Ja jeszcze, wracając do tego, co myślę, że na końcu, że na racji brak aktywności społecznej. Otóż brak aktywności społecznej kilka z tego, że zakonu nie było okazuje aktywności społecznej z bardzo prostego powodu, bo partia o tym decydowała, a w tej chwili aktywność społeczna jest niezwykle rzadka w formie czystej, ponieważ ludzie zakładają organizacje po to określone fundusze europejskie, a nie dlatego, że mają jakąś tam potrzebę. I to jest taka ogólna uwaga, która mówię to dlatego, bo to nie jest jakby temat, który na jutrzejszą naszą naradę w sesji dzielnicy. I jeszcze jeden drobiazg, który mnie niepokoi. Dlaczego zostało na samym początku statutu napisane nagle, że Rada Dzielnicy ma rozstrzygać tylko najpilniejsze problemy? Po pierwsze, daje to szeroką możliwość interpretacji, co jest pilne i daje możliwość manipulowania tych określeniem, a po drugie, no trochę jako odebrałem jako trochę pilne, dlatego że to, co Rada Dzielnicy postanawia, jest realizowane właśnie w niepilny sposób, bo pilnie to może reagować ktoś, kto ma jakąś dość szybką możliwość realizacji podjęcia decyzji. Więc to jest tylko taka drobna uwaga i już nie mówimy. Dziękuję bardzo. No oczywiście, że to na to są może wysłyszeć, czy nic nie stanie. Najpilniejsze chodzi o to, żeby uważać radę, żeby brała pod uwagę przodowych środkach finansowych. Te rzeczy, które są najważniejsze. Ale to nic się nie stanie, jak to spowodowało. Pan jeszcze też chciał coś dodać. Ja nie miałem czasu poznać pana radnego w 2016. Natomiast w sieci pańskiej, jak się konkluzja, że o tym ma rada w dzielnicy składająca się z urzędników. Jak to możliwe, że są kompetentni w pewnych zadaniach, w pewnych kwestiach. Niestety tak się
składa, że na wielu posiedzeniach nie mieszkają urzędnicy i nie mogą startować do Rady Dzielnicy. Dlatego ja jestem za rozdzielenie funkcji urzędnika i funkcji radnego. I być może na zasadzie, jaką prawią, zrobić tak, że skoro radny może być urzędnik, no mamy orzeczenie sądu administracyjnego, to być może się da zrobić tak, że urzędnikiem nie może być radny dzielnicy. Stanie na stanowisku. Radny jest radny, a urzędnik jest urzędnik. I tyle. I pan tak nie ma się jeszcze śmiać. No, takie są zasady demokracji. Ale to ja nie wiem, czy pani, bo ja bym chciał, żeby pani nie zadziałał, bo bym chciał dało głos z pani tutaj jeszcze raz. Zobaczmy, jak to będzie. Cały czas, jak to będzie. Nie żeby to będzie.
sytuacja dopuszczalna, czy może być przedrobić te zadania, nawet może przedrobić ta ordynacja wyborcza, jest to dopuszczalne, ale do czego zmierzam? Jest projekt prezydenta RP, odnosi właśnie na tych przepisów dotyczących funkcjonowania samorządów. I tam jest jedna z propozycji, która brzmi, że w przypadku miast na prawach powiatu, a takich Kraków, gmina może, rada gminy może utworzyć jednostki pomocnicze, przekazując im zadania do realizacji Także to jest taka uwaga na przyszłość, a odnośnie tutaj to, co pan przewodniczący taką uwagę przywołał w orzeczeniu. To jest jedno z wielu orzeczeń. Jeszcze są orzeczenia z ubiegłego wieku. I w 2002 roku, jak Rada Miasta procedowała właśnie nad tym problemem, również zwracano na uwagę, że jest będzie to zapis niekonstytucyjny, jakimś cudem ten zapis się przez tyle lat utrzymał i kilka lat temu nawet wojewoda wystąpił tutaj w Radzie Miasta z zarzutem, że nie można zależać prawa wyborczego od faktu posiadania i posiadania prawa zamykowania. Także o tego pan przewodniczący podnosił. Wszelkiego rodzaju deklaracje na temat jakichś tam mediach też można poczytać, że trzeba zrobić wszystko, żeby jednak odrzucić, albo zachować początkową regulację, która obowiązuje teraz, czyli wymóg stałego zameldowania, to jest to po prostu strata czasu wynikająca z tego, albo z chęcią bycia popularnym, albo z innego. W tym merytorycznego uzasadnienia nie ma. Cieszę się, że się w tej sprawie zgadzamy. No ty bardzo. Panie Dominiku, my się dalej w tym sprawach zgadzamy. Tylko się dogadać może. Dobrze. Kto z Państwa chce zabrać jeszcze głos? Proszę bardzo. Albo pracuje w jakiejś instytucji, albo
no, jest jakoś blisko związany z jakąś niewielką, wąską grupą obywateli czy mieszkańców. A ponieważ jeśli ma silną pozycję, na przykład zarządzi, a są takie, gdzie zarząd ma władzę absolutną, to jest w stanie przepychać wszystko. Zadam Państwu pytanie, czy człowiek zarządu, który jednocześnie jest pracownikiem na przykład problemu z tym, że pożarny i co roku załatwia kilkadziesiąt tysięcy złotych na wyposażenie miejsca żywotnego, ma interes prawny, czy nie ma? No interesu prawnego oczywiście nie ma, tak? Ale ma interes faktyczny, bo jest dobrze postrzegany przez swoje zwierzchnictwo. To załatwia dla swojej firmy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Personel ma wychodzić na tym mocno do przodu. Wprowadzenie tego typu zapisu gwarantowałoby również inne przypadki. Na przykład zrobowanie na rzecz, nie wiem, innego stowarzyszenia. Jeśli się przepycha pieniądze na swoje tak naprawdę cele, grupowe, ale dosyć mocne grupy. Albo na rzecz klubu sportowego. Klubu sportowego dzielnicy może być inny, prawda? Ale my tak naprawdę to nie wiem, bo członek zarządu dzielnicy jest oczywiście członkiem zarządu tego grupy. Nie ma interesu prawnego, ale jest interes praktyczny. Dlatego ja bym miał taki postulat, żeby jednak dopisać ten jeden wyraz, dwa wyrazy i faktycznie, był faktycznie. Jeżeli nie będzie przeciwstawek prawnych, to rozważymy, bo prawda jest taka, że akurat nie rozstrzygnę tego tutaj faktu. Zastanowimy się, przekażemy to do analizy, czy też możliwość ograniczenia takiego interesności. Czy jest możliwość strony prawnej prowadzenia takiego zapisu? Nie wiem na dzień dzisiejszy, ale ze sobie to zapisali. Ale co do podpisów. Wie pan, czy jest to spotkanie konsultacyjne oficjalne? Ja sobie pozwolę na taką dygresję. Kiedyś jeden z kandydatów, który na szczęście się nie dostał do jednej z radzienic, powiedział, że zebranie 25 podpisów kosztuje 4 lata. Nie wiem, co miał na myśli, domyślcie się Państwo. Czy ja mam jakieś nowe egzemplarz statutu, czy projektu statutu, czy też umknęło to Państwu. Natomiast jest taki zapis w paragrafie 65.1. Zmienia się zapis w paragrafie. Ja ci chodzi o to, że odwołujemy się do paragrafu 3.1. I tam występują oznaczenia niecyfrowe, tak jak w paragrafie 65, a literowe. Złożenie się ktoś w uchwale. Tak? Tak. No to się zrobi. Żadne potwierdzenie rozpoznawalności czy jakości obywatela.
żadne. Natomiast przyznaję się 3 lata temu, wysłałem moją córkę i nie starałem się, 4 lata wyszła nieletnia. Natomiast wysłałem moją córkę, to już po kraju gdzie nie znam. I zebrała z problemu również 30 kilka podpisów w ciągu 2 rodziny. Czyli to jest żaden dowód na to, że ta osoba się nadaje, a nie nadaje. Dajmy szansę wystartować ludziom, którzy mają może właśnie te inne problemy, na których takiej obawy nie chce iść od drzwi właśnie do pomocy. Bo może się okazać, że nas zaskoczy. Ale z drugiej strony jest ta historia, że 10 minut przed zamknięciem komisji, która przyjmuje zgłoszenia, pojawia się ktoś, kto nagle odkrył, albo jest grupa, która ma przygotowaną tę sytuację i wrzuca do wszystkich wolne miejsce. Proszę Państwa, czym to skutkuje? To skutkuje to między tym, co jest w podatku. Trzech członków zarządu nie dostało ani jednego głosu. I teraz proszę zwrócić jeszcze jedną uwagę. Na przykład w okresie wakacji zarząd uzyskuje uważnienie rady do rozwiązania matki. Prawda? I przychodzi na zarząd 3 osoby, z których 2 przygłosowują. Te, które akurat nie mają ani jednego głosu. Przegłosowują ważne jakieś opinie czy jakieś uchwały, po to, że finansują. Prawda? W związku z tym 2 osoby, które nie uzyskały ani jednego głosu w wyborach, decydują za całą radę. To jest paradoksalne, to jest rzeczywistość. Tak to się dzisiaj odbywa. No, masz taką jakąś mikrofoną mówimy o konkretach. Dobrze, że mówimy o przyszłości tego typu. Ja tu zawsze pan jeszcze do Stowarzyszenia Demokratów przeprasza się do 25 podpisów, postaram się ustosunkować. Też na to problem, że zastanawiam się dość długo. Przede wszystkim kwestia jest jedna. Kwestia prawna, która była poruszana, dotyczy przetwarzania danych osobowych. Jest taki pomoc, ja nawet w tej sprawie do generalnego biura, bo jest sam generalny inspektor ochrony danych osobowych, rozmawiałem, ale jeden z pracowników na ten temat. Czy może być czynności administracyjne mogą być przetwarzane dane osobowe, pozyskane bez delegacji ustawowej? Tu się pojawił problem, bo tak pracownicy biura nie mieli jednoznacznych pytań, faktycznie natknąłem się na taką interpretację prawną. Potem nie ma wyroku tych rzeczy, ale są głosy prawników, że jest to niemożliwe. Faktycznie jak jest wielu kandydatów w wyborach, wszystkich innych niż dzielnicy czy dłużej, no to ma zgodę z wyborczy, tam jest napisane, że trzeba zebrać podpisy. Natomiast niestety ustawa nie mówi nic o nie daje delegacji ustawowej do tego typu rozwiązań. To jest pierwsza wątpliwość prawna. Czy można zbierać podpisy? Czy te podpisy można zgodnie z prawem przetwarzać? Czynność przetwarzania rozumiem, czyli na jaką stanie rejestrować kandydata. Tak? To jest dość duża wątpliwość. Druga sprawa, która mnie, czy nas tutaj bardzo zastanawia się, to jak zachęcić, spróbować zderegulować, to jest takie mocne słowo, tą całą procedurę, aby łatwiejsze była formuła rejestracji. Wydało nam się, że zniesienie tego wymogu zachęci mieszkańców do tego, żeby startować. Znaczy, my nie chcemy, ta komisja bardzo mocno stała na tym stanowisku, jeszcze przy debacie w sprawie ordynacji wyborczej, my nie chcemy stawać się do suwerenem są mieszkańcy miasta. My nie chcemy mówić, co będzie dla Krakowa lepsze. Czy lepsze będzie to, że będzie mniej kandydatów, bo część jakichś tam kandydatów nie uzyska tej decyzji administracyjnej, bo nie zbierze tych podpisów i że przez to będą mieszkańcy lepsze i nie będą z nimi, z obręczami, prawda? Czy my się nie chcemy stawiać jakiegoś suwerena? No uważamy, że powinno to wyglądać tak, że każdy, kto jest stałym mieszkańcem Krakowa, w danej dzielnicy, jak to podkreślam, mieszka w danej dzielnicy, ma prawo wstawać. Zresztą, jakby wchodząc trochę do tego, co pan mówił, przy tych tak zwanych manipulacjach, no takie rzeczy się zdarzały w ostatnich wyborach. Przy rejestracji kandydatów, że nagle ktoś miał kogoś znajomego w komisji, gdzieś coś, czy komisje gdzieś coś wcześniej podawały, był nagle w ostatnim momencie desant też tych dodatkowych terminów. No, my to staramy się dość mocno tutaj ograniczać, bo tam prowadziliśmy zakaz bycia członkiem wstępnym i tak dalej w tych komisjach. Jeżeli ktoś ma takie, jest tak w stosunku do kandydata z podtrewnionym. Prowadziliśmy, zlikwidowaliśmy termin dodatkowy. Że ktoś się rejestrował, jego jeden kandydat był w terminie dodatkowym, nagle termin został wydłużany, tam jest statut i teraz ten desant innych kandydatów też jeszcze można zarejestrować. W
Myśmy to też wyeliminowali, ale stwierdziliśmy ten cały szereg mechanizmów, po prostu pan nie bez słuszności mówi, że mogą występować, czy takie jakby próby manipulowania tymi kandydatami i to staraliśmy się zrobić. Staraliśmy się naprawdę od tej strony takiej bardziej formalnej, czyli nie żeby zabraniać ludziom startować, tylko żeby zminimalizować możliwości gry wyborczej kandydatami. Tak? Znaczy, po prostu mówimy, rejestrujcie się, mieszkańcy Krakowa, rejestrujcie się na kandydatów, startujcie, wtedy ta gra moim zdaniem nie ma znaczenia. Natomiast jak kiedyś zadałem takie pytanie też w okresie debaty publicznie, czy bardziej, tu też chodzi oczywiście o rejestrację znaczków partyjnych i tak dalej. Ja zadałem też takie pytanie publicznie, jakby nie dostałem do dzisiaj odpowiedzi na nie, nie ukrywam, że to dotyczyło jednego z Rady Prawa i Sprawiedliwości. Co jest bardziej fair? Czy fair jest być członkiem partii, przyznawać się mieszkańcom do tego poprzez mówienie tak jest z partii Sinne? Czy fair jest, będą członkiem partii startować jako niezależny? No nie ukrywam, że akurat ten radny startował jako niezależny, a jest członkiem, PiS-u. I w związku, akurat taki przypadek, tak, no, nie znam też radnego, który jest członkiem SLD i podobnie działał. Ja uważam osobiście, że jest fair, jeżeli się jest członkiem, mówić o tym swoim wyborcom, nawet jeśli jest rada dzielnicy. Nie ukrywać tego faktu. I w tą stronę poszliśmy, stąd zostawiliśmy tę możliwość oznaczania kandydatów poparcie i możliwość oznaczania kandydatów różnymi organizacjami społecznymi, które tylko są partie polityczne. Zresztą to też tak naprawdę mówi coś wyborcom, tak jak daje przesłankę też wyborcom do rozważenia, czy głosować na daną osobę, czy nie. Zresztą jak się Państwu kiedyś w ogóle polecam, przyszedli do rad dzielnic, to widać wyraźnie, że osoby, które działają właśnie w tych lokalnych stowarzyszeniach, lokalnych organizacjach i pokazują tą swoją dobrą działalność, one bardzo często wygrywają wybory pomimo tego, że partia XY ma w tej chwili najwyższe sondaże. W każdym wyborach do rady dzielnic wypada cała partia dominująca w sondażach. Ogólnokrajowych, bo to są prowadzone. Tacy kandydaci wygrywają, w przypadku AWF, w przypadku PiS-u, czy w przypadku Platformy. Od 2002 roku widać wyraźnie, że tacy kandydaci radzą sobie, pomimo że ta partia ma takie 60% sondaża, 50% sondaża i dominuje. Także ja bym się nie obawiał tego. Naprawdę wydaje mi się, że to będzie ruch, który spowoduje większe zainteresowanie Krakowa dzielnicami, więcej mieszkańców się zarejestruje. Wybora natomiast nie jest naszą rolą oceniać te osoby, które się rejestrują, bo to jest rola wyborców i wydaje mi się, że przez to, że też mamy coraz więcej tych świadomych wyborców w Krakowie i coraz bardziej ludzie podejmują świadome decyzje, biorąc udział w wyborach, to spowoduje, że te wszystkie takie złe praktyki wykluczymy. No i to jest tak naprawdę, ja się jestem bardziej optymistą w tych sprawach i wydaje mi się, że zostawić akurat te staże, czy tak jak tutaj proponujemy, czy nie było tylko opisu zbierania. Bo faktycznie niektórzy dyskutują, że kandydatów to się opłaca, kosztuje, to też nie ma. Nie ma żadnego zakwalifikowania. Tak samo można rozdawać ulotki przed dokonaniem wyborów do głosowania. Nie. Czy to jest prawo miejscowe? To jest prawo miejscowe. Jest jedna konsekwencja. Sankcji karnych tak nie ma, ale jest jedna konsekwencja. Mianowicie złamanie ciszy wyborczej dokumentowane powoduje utratę mandatu radnych. I to jest też zapisane. I na ten temat z prawnikami rozmawialiśmy. I tutaj też jest pewien zapis, który powoduje to, że zdobycie mandatu z naruszeniem prawa, czy z naruszeniem dokumentacji wyborczej powoduje konsekwencje. Oczywiście jest to reguluje, co tam organy wyborcze, które nadzorują wybory, które będą to oceniać. Natomiast w przypadku notorycznego, bardzo jakiś taki notorycznego działania, jak ordynacja, to tym się to skończy. Być może ten zapis trzeba będzie jeszcze tutaj doprecyzować i rozszerzyć. Ale to z drugiej strony jest jedyna konsekwencja, którą my na poziomie prawa miejscowego możemy zapisać. To też niecie Państwo świadomi, że nie możemy wyciągnąć konsekwencji karnych wobec takiej osoby. Nie możemy udać na karę grzywny czegokolwiek. Jedyna konsekwencja utrata mandatu.
Jeżeli łamałeś przepisy, to możesz tracić mandat. To jest jedyna konsekwencja, którą możesz zrobić. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to jest przeoczenie, ale tym bardziej chcąc mi powiedzieć, że mianowicie odstąpiono od zebrania 25 podpisów ze względu na wprowadzenie pewnych dar osobowych typu PESEL. Może to o to chodzi. To dar osobowy to jest żadne zamieszkanie. Tak, ale może mamy coś takiego jak inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców, gdzie jest inne nazwisko, PESEL. I należy się zachować głównie na tak, dlatego że. Dlatego, że akurat jest to dopuszczone, wynika to z przepisów prawnych. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że te podpisy zbiera komitet, czyli nie jest to czynność administracyjna. To było analizowane prawnie i jakby myśmy to dopuścili w tej formie, że jest komitet. Komitet proponuje coś mieszkańcom, mieszkańcy to popierają, ale komitet nie jest stroną urzędu. Czyli nie tworzą urzędnicy, nie jest to sensu stricte działalność administracyjna. Po drugie, takie zadania, takie możliwości dopuszcza prawo. Mam coś, znaczy nie mam przy sobie, niestety nie wziąłem całej tej opinii. To jest dozwolone. Niedozwolone jest przetwarzanie na czynności administracyjnej rejestrującej kandydata bez upoważnienia ustawowego danym osobowym. Tak było to jest. Natomiast w tym przypadku jest możliwe przetwarzanie. Miało się do własnej tej komisji kogoś swojego. I ten ktoś swój
miał pełny wykaz ludzi z telefonami kandydatów, z adresami zamieszkania, mając pełną orientację, jak są obsadzone okręgi, nagle za 5 czy 10 minut przed zamknięciem komisji pojawia się ktoś, nie musi mieć 25 podpisów. To musi nawet się o to starać. Zgłasza się, patrzymy jeszcze też, w tym okręgu brakuje do użytka swojego sąsiada, albo na to biuzę i czy chce pan powiedzieć? Czy takimi manipulacjami miały miejsce, żebym tutaj mówił o rzeczywistości? Te 25 podpisów choćby zmusza do tego, żeby wcześniej zainteresować się, jeżeli pan chce taka na takie rzeczy robi, to chociaż przygotowała się, żeby ci mieszkańcy nie byli zaskakiwani. A to ktoś przychodzi, jak sobie wiechowie i zbiera. Chodzi o to, żeby to było jakieś więcej ludzi, żeby to nie była akcja spontaniczna. Nagle się otworzyła możliwość ulokowania kilku swoich ludzi do ruchu. To nie są żarty wyborów. Ja już tu parę teraz proszę. Profesorze, jak sobie zastanowicie, ja już nie mówię do ludzi tego, do tej dyskusji na miejsce i tych postulatów. Za to wszystko, proszę Państwa, za to, co nam chcielibyśmy zaproponować. Jeśli chodzi o paragraf 21, to jest propozycja z naszej strony, a żeby... Zostaniemy to na piśmie. Tak, tak, to tylko językowe, jak zasadniając to postawię. Żeby przyszły wykład, który jest pożegowany, jest to wasze pośrednictwo prądu inwestycji dźwięku. I tutaj dodacie duch dźwięku i obrazu. Żeby się nigdy nie powołał, że nie można w radach gdzieś sprowadzić nagrywanie na z inicjatywy rady, czyli do zewnątrz. To wiemy w Polsce, że możemy. Że po prostu rada, jeśli będzie chciała, żeby powołać coś takiego zrobić, i nikt nie mówił, że status zakazuje. Za to też podalibyśmy jednak pewną rzecz, chcielibyśmy zmienić, mianowicie kwestię załączania takich zapisów dźwięku lub dźwięku i obrazu, przekazanie je po załączniku do protokołu i umieszczenia w takiej informacji publicznej. Kolejny paragraf 24, ustęp 2, punkt 6. To jest kwestia podejmowania uchwał i tutaj jest propozycja, żeby dodać podjęcie uchwały wraz z niektórym wynikiem głosowania. Coś, co już jest wprowadzone jako standard w Radzie Miasta Krakowa, jest mówiłem w Fundacji zdecydowanie bardzo pozytywnie. Każde głosowanie ma inny, znaczy można zobaczyć, jak każdy radny głosował w każdej sprawie. I proponujemy, żeby coś takiego wprowadzić na poziomie teraz dzielnic. System informatyczny. Okej, nie chcę teraz dyskutować nad tym, bo są te rozwiązania, jak z można, można w pana finansa. Ale ja bym chciał mieć znaki, że to można tak na przykład trzech. Zobaczmy. Analogicznie do wcześniejszej propozycji przy Radzie, przy Radzie wprowadzenie
dalej. Opcja ma też protokół, w którym owszem, dowiem się, jak Państwo jest głównymi głosowaniami, która została przeszła, ale ja naprawdę nie mam dalej pojęcia, co kto mówił, dlaczego mówił, jakie było uzasadnienie, w końcu jakie argumenty były, nic nie ma. Według tego, co jest w tej chwili w statusie. No to tylko o to chodzi, no to wydaje się, że to łatwiejsze będzie dla wszystkich, jeśli to będzie nagrane, udostępniane w Bibliji, że jak pani kontrolanka siedziała i zapisywała sumiennie wszystkie argumenty wszystkich osób, które występowały. Dalej, paragraf 71, tu drobna tylko propozycja, że dzielnicy zarealizują komunikację z mieszkańcami w formie i dodać słowo w szczególności, żeby umożliwić dzielnicom korzystanie z innych form komunikacji z mieszkańcami, zgodnie ze statutem, a nie tylko te, które są wymienione w statucie. I jeśli chodzi o inicjatywę uchwalną obywateli, to poddajemy tylko i wyłącznie pod rozwagę. Dwie propozycje to jest paragraf 25 ust. 2.6, jeśli chodzi o inicjatywę uchwalną, jeśli chodzi o wniosek obywatelski, to zaniżenie tych progów z 200 do 50. Albo też jest takie pytanie, czy dysponujemy jakimś uzasadnieniem, bo to oczywiście wchodzimy na tę dyskusję, co jest tutaj sprawa, ale może jest po stronie komisji jakieś uzasadnienie w tym względzie, dlaczego 200, a nie 150, albo 250. Wynika z proporcjonalności do progu, który chcecie się ukazać do miasta, to uchwała miasta Krakowa. Jest! Okej, okay. Jeśli chodzi o jedno prawo wyborcze, tutaj mieliśmy tę postulację, która tam była zrealizowana, czyli się ograniczenia tylko do osób stale zamieszkujących na terenie dzielnicy. Ja mam tutaj jedno pytanie, mówiłem o fundacji w kwestii tych wniosków obywatelskich. Mianowicie zaproponowano w zakresie rozumienia wprowadzania i wprowadzania pewnego rodzaju budżetu. Czy byłoby możliwe wpisanie jednak w statucie obowiązku udzielenia odpowiedzi temu komitetowi, dlaczego to nie zostało uwzględnione? To, że w tym aktualnym stanie uznaje się, że jeśli Rada Dzielnicy nie podejmie uchwały o zgodzie, to po prostu się nie zgodziła. No tak, Rada Dzielnicy ma obowiązek zaprosić przedstawicieli komitetu na posiedzenie, w związku z tym zakładamy, że rozpatrywanie tego wniosku mieszkańców będzie się odbywać na forum Rady w trakcie dyskusji z ich przedstawicielami. No okej, może. Jest to zapisane w tym akcie państwa posła. Tak, no dobrze. To zależy się tak, że ja indywidualnie, jako pojedynczy obywatel, jakiś wniosek z propozycjami zmian, inwestycji itd. do prezydenta miasta, będę lepiej potraktowany z punktu widzenia otrzymania poważnej odpowiedzi z uzasadnieniem przedmiotu przepisu, niż ten komitet. Prawda. Przede wszystkim zadanie, które zgłasza komitet, będzie poddane analizie technicznej przez jednostkę realizującą. Czyli jak pan zgłosi jakieś zadanie, to panu powiedzą, a ile to kosztuje, b, w jakich latach można to zrobić, c, czy, gdzie i jakie tereny miasto musi pozyskać, ile to może trwać, czy będzie tak zwana przeprowadzona cała analiza techniczna realizacji zadania. Dopiero po tej analizie technicznej to zadanie, ja rozumiem, że pan Rydzeusz będzie szef przewodniczącego komitetu, który inicjatywnego w tej sprawie. Tą analizę pan dostanie, tą analizę dostanie Rada Dzielnicy. Rada Dzielnicy zgodnie z procedurą zaprosi pana, bo taki ma obowiązek na sesję. I na tej sesji, na której uchwala budżet, na tej sesji Rada Dzielnicy będzie na ten temat z panem rozmawiać. W związku z tym, wydaje mi się, że jednak jest to szersze kontraktowanie niż tylko zdawkowa odpowiedź na pisma, a ci, którzy pisali pisma, do zbytu wiedzą mniej więcej, jak odpowiedzi się na nie dostaje. W związku z czym wydaje mi się, że to jest o wiele szersze kontraktowanie. Ale jeżeli przeanalizujemy, być może się to wyszedł, oczywiście, że Rada Dzielnicy będzie musiała udzielić odpowiedzi. Ja nie widzę przeszkód, nie wiem, jak pani Rada też tam widzi przeszkód. Znaczy, okej, możemy to pisać, natomiast proszę nie mówić, to jest wasze kontraktowanie mieszkańców, żeby pan pismo pisał, bo to jest naprawdę stworzenie realnego mechanizmu oddziaływania na decyzje podejmowane w dzielnicach. Okej, ten temat jest niestanowiący, znaczy mieszkańcy nie stanowią, czyli nie decydują o zadaniach, jakie dzielnice wskazują, ale to jest mechanizm bardzo mocnego współudziału. Bo ja bym raczej się obawiał radnego, który, znaczy obawiałbym się, będąc radnym, dlatego obawiam się nie wprowadzić takiego
zadania. Jak mieszkańcy Sejmu Wyborczego, który mieszka 1000 na przykład osób, zbiorą 200 podpisów za remontem jakiegoś chodnika, to jak ma nie znam radnego dzielnicy, który powie nie? Nie no, co byście mówili? Chyba, że nie chce zabrać. Albo zamierza zabrać. Nie sądzę, żeby było, coś takiego. Zarząd musi odpowiedzieć, co jest w przykładzie i dlatego, panie radny, wprowadziliśmy przemienny w skutkach dla przewodniczącego Rady Miasta Krakowa obowiązek zarządzania tymi wnioskami obywatelskimi. Bo to prezydent, przewodniczący Rady Miasta Krakowa jest tutaj de facto takim partnerem pośrednikiem z mieszkańcami na dzielnicą po to, żeby zmusić niejako te dzielnice, które nie chcą na takie wnioski odpowiadać, nie chcą ich realizować, żeby to się musiało to zrobić. Że użyliśmy tutaj pewnej funkcji, która na szczęście nam pozwala tą procedowania, gdzie się będzie wiesz, mogę sobie zrobić. Nie mogą działać na bazie różnych statutów, jest
nadzorczy, ta sama struktura miejska, trudno, żeby jedni mieszkańcy mieli jeden statut, a ta sama grupa z drugiego końca Krakowa działała w czy dopóki nie będzie jeszcze sprawa złożona, czy sprawa przed prezydenta Komorowskiej była na zakresie? To znaczy, że ja jestem zdziwiony, który popieram ten głos nad tymi 25 podpisami, żeby jednak tego nie likwidować. Argumenty przeciw nie przekonują. To jest tutaj również jestem troszkę zaskoczony taką pana wypowiedzią o manipulowaniu poprzednich wyborów, terminów. Ja bym się nie odważył na takie stwierdzenie ogólne. Tak zadecydowała demokratyczna większość w Radzie. I czy nam się to podobało, czy nie, mówienie, że zmanipulowano wyniki, bo mniejsze zainteresowanie. Nie, proszę Państwa, to zainteresowanie nie było ani większe, ani mniejsze. Ono było takie zainteresowanie, jak mieszkańcy wykazują, na poziomie 15%, co w porównaniu, a zawsze takie porównania są ciekawe, na przestrzeni innych miast Polski było to niezłe zainteresowanie i myślę, że dzielnice funkcjonują od 20 kilku lat. Ja sam od 94 roku funkcjonuję. Postrzegam jako pozytywne zjawisko. Natomiast jeszcze jedną rzecz. No, chciałbym się parę rzeczy, to nie oczywiście złożę osobę miasta, które kiedyś na to do czwartego. Listopada. Odnośnie interpretacji, bo dla mnie jest to dość czytelny obecny statut i regulamin, natomiast w tym statucie w dalszym ciągu pozostaje nieczytelne odpowiedzialność i decyzje odnośnie wydawania gazety informacji dzielnicowych. Coś, co zostało zapisane w statucie, zostało inaczej zinterpretowane przez pana przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, co budzi moje zdziwienie i złożę wniosek, żeby to było jednak czytelne bardzo. Kto decyduje o tym, co się znajduje w informacjach? Tak jest. Bo jeżeli Rada jest ciałem uchwałodawczym, a zarząd wykonawczym, mającym prawo wnoszenia projektów... A to mogę panu odpowiedzieć. Decyduje redaktor naczelny, który zgodnie z prawem prasowym, bo się przychodzimy wtedy na grunt prawa prasowego. Redaktor naczelny, jeżeli Rada Dzielnicy nie powierzy tytułu umowy redaktorowi naczelnemu innej osobie niż przewodniczący Rady Zarządu, to wtedy redaktorem naczelnym jest przewodniczący Rady Zarządu. Chyba że przewodniczący Rady Zarządu, to nie Rada, przewodniczący Rady Zarządu powierzy pod funkcję innej osoby w drodze umowy na Radę. Dokładnie jest taka interpretacja, jak nie mam, to funkcja to występowała. Myśmy chcieli wprowadzić zasadę, że redaktor naczelny biuletyny jest wybierany przez Radę, natomiast jest to podobno niezgodne, taką opinię dostaliśmy z prawem prasowym. I tutaj na końcu prawa prasowego zasada jest taka. Za redaktora naczelnego jest uważany szef dzielnicy, chyba że szef dzielnicy w drodze umowy na redagowanie gazety, czy to umowy, da komuś innemu pomoc. Tak to wygląda z strony formalnej. Po prostu musi się wprowadzić, że można w tym momencie. Nie chcę powiedzieć w tej chwili, to w takim razie uchwała Rady często jest w takim razie zbędnym elementem, jeżeli tak wygląda. Ale to chciałbym, no, chciałbym, żeby to zostało w jakiś sposób dobrze zdecydowane, tak, żeby jednak potem radni nie dobijali się o coś, czym się nie da. Ja też jestem zobowiązany. Jedną rzecz jeszcze chciałbym dodać. Jeszcze jedną rzecz mogę mówić. Proszę. Jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj dodać. Tu się zgadzam z panem przewodniczącym, że rady dzielnicy mają, proszę Państwa, bardzo wielkie kompetencje. Większe niż radne miejskie, żeby było jasne. Dlatego, że o tych wydatkach decydują oni na bieżąco. My nie mamy na to żadnego wpływu. W moim doświadczeniu od 1994 roku, a wtedy były mniejsze znacznie kompetencje, nie zdarzył się przypadek, aby rady dzielnic zostały ograniczone przez kogokolwiek w swoich decyzjach. Oczywiście można się zastanawiać nad realizacją pewnych zadań. Nie. Tak mówię to na podstawie własnych doświadczeń. Można się zastanawiać nad tym, czy dane zadanie to było tylko
uważam, że powinno być wprowadzone możliwość zamieszczenia reklam bardzo ścisłymi rygorami. Niby to były podmioty, które jednocześnie jest tam portowane w tylko powiedzmy, że po prostu dofinansować 25% powierzchni na reklamy i zezwolić na coś takiego. Żeby po tych rygorami można było jednak. Bo jest na przykład ta gazeta Dębin i Skarbiny i tam jest przegięcie, bo to sama reklama. Nie wiem, ale jakaś rozsądna proporcja wydaje się, że to mogłaby być. Przepraszam, czy to jest możliwe strony prawa? Wydaje mi się, że w tym przypadku wykazał tego, to nie ma testa. No to się jeszcze zgłasza. Tak. To, co mówił kolega Skarbczyka odnośnie protokołu nagrywania, tam jest propozycja zapisu, że przechowywane do momentu przyjęcia protokołu. Tam dużo powinno. Proponuję, aby dopisać, że są archiwizowane. Tak, ale jako można powiedzieć krótszy postulat niż kolegów. Ja wiem, ale rozumiem waszą intencję, ale jest to bardzo szeroka i może być problem z jej przeprosowaniem. Dlatego ja zaproponowałem takie rozwiązanie dość krótkie, tylko archiwizowane. Oczywiście, jeżeli tutaj koncepcja kolegów przejdzie, no to już mamy, można powiedzieć, zastosowanie. Ja bym też poszedł. A gdzie jesteśmy w tym roku? Nie, to w ogóle nie wróćmy. Nie, to nie jest taka klasa, prawda? Samo jest gość.